Bańka po mleku. Prozaiczny przedmiot, dziś już rzadko spotykany, może mieć wyjątkową wartość i być nośnikiem pamięci. W tej bańce w lutym 1943 roku zakopano pod ziemią dokumenty stworzone i zebrane przez warszawskich Żydów działających w konspiracyjnej grupie Onek Szabat. To jedna z dwóch oryginalnych baniek znajdujących się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Druga jest wypożyczona do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Latem 1942 roku większość mieszkańców warszawskiego getta została zamordowana w niemieckim obozie zagłady w Treblince. Pozostali pracowali niewolniczo w niemieckich fabrykach, zwanych szopami. Niektórzy członkowie grupy Onek Szabat, ci, którym udało się uniknąć śmierci, nadal dokumentowali los polskich Żydów, opisując wydarzenia z ostatnich miesięcy, deportację do obozu zagłady w Treblince, sam obóz oraz los polskich Żydów, tych, którzy zostali zamordowani, a także tych, którzy jeszcze utrzymywali się przy życiu. Dokumenty ukryto i zakopano w lutym 1943 roku pod piwnicą budynku szkoły, która mieściła się w getcie pod adresem Nowolipki 68. Dziś ten budynek nie istnieje, został zniszczony w czasie wojny, jednak na skwerze między zbudowanymi po wojnie budynkami Nowolipki 28 i 30 znajduje się upamiętnienie, które przypomina o miejscu ukrycia i odnalezienia tych bezcennych dokumentów. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, oglądając nasze inne filmy edukacyjne, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.